Cześć, z tej strony Pudy Ninja, a dzisiaj mam dla was recenzję dwóch książeczek LEGO City z wydawnictwa Amid. Przy okazji tej recenzji organizuję dla was mały konkurs. Zwycięzca zostanie wybrany przeze mnie, wygrać będzie można tą książeczkę na sygnale. Podziękujcie wydawnictwu Amid, bo gdyby nie oni, to tego konkursu niestety by nie było. Aby wziąć udział w giveawayu, wystarczy zostawić subskrypcję, łapkę w górę oraz opisać tą figurkę w trzech słowach. Niczym u Kruszwila. Wyniki pojawią się już jutro w zakładce Społeczność na moim kanale. A, i jeszcze taka mała prośba. Jeśli macie tą książeczkę, to nie bierzcie udziału. Co prawda nie mam jak sprawdzić, czy ją macie, czy nie, ale dajcie szansę innym. Tym, którzy jej nie posiadają. Zaczynamy recenzję. LEGO City na sygnale. Minifigureczki niestety ja wam nie przedstawię, gdyż skoro ma to dostać ktoś z was, to nie wypada, abym ja rozpakowywał zawartość tej książeczki. W każdym razie możecie zobaczyć sobie teraz tą figureczkę na zdjęciach z filmu, którego autorem jest Klockozaur. Serdecznie zapraszam do kanału. Możecie też zobaczyć, w jaki sposób on zrobił recenzję tej książki. Przednia okładka przedstawia scenkę, w której ratownicy medyczni najpewniej biegną uratować jakiegoś rdzennego mieszkańca LEGO City. Możemy zobaczyć, jak będzie prezentowała się minifigurka po złożeniu oraz znajduje się tutaj również i ona. Wszystkie elementy potrzebne nam do złożenia lekarza. Na wstępie zostaniemy poinstruowani, w jaki sposób złożyć minifigurkę lekarza, która posiada dość ciekawe nadruki. Ileż ciekawych rzeczy dzieje się w tym mieście jednocześnie. Krótkie, czterostronne opowiadanie z obrazkami jest naprawdę ciekawe. Znajdziemy tutaj mnóstwo zagadek, m.in. porządkowanie sprzętu medycznego, kolorowanie ratownika, czy też inne ciekawe zadania, w których będziemy musieli wykazać się niezłym sprytem. Nie zdziwi was zapewne to, że i w tej książeczce znajdziemy komiks, który naturalnie dotyczy głównego bohatera tego wydania. Nie może zawieść was wzrok, bowiem znalezienie ukrytych kierowców nie będzie łatwe. Znajdowanie różnic również będzie dobrym ćwiczeniem dla waszych oczu. Na ostatniej stronie znajdziemy odpowiedzi, ale nie patrzcie na nie, dopóki nie rozwiążecie wszystkich zadań z książki. Okładka z tyłu książki jest opisem tego wydania oraz prezentuje jakieś tam informacje, którymi pewnie i tak nie jesteście zainteresowani. Polecone zostają nam również inne wydania książeczek LEGO City. Jeżeli chodzi o moją opinię, to według mnie jest to taka typowa książeczka od Amidu, ale chyba najbardziej przekonującym argumentem, aby zakupić to wydanie, jest ta minifigurka. LEGO City, moje miasto, ja tu rządzę. Tak prezentuje się minifigurka pilota dołączona do naszej książki. Czarne nóżki, czarny kapelusz i zwykły czerwony kubek. Natomiast buszka, jak i zarówno torsik, wyróżniają się bogatymi nadrukami, których nie znajdziemy tak łatwo w innych zestawach. Bardzo fajna minifigurka. Grube wydanie książki, do której dołączona jest minifigurka pilota z czerwonym kubeczkiem. Na samym wstępie możemy się podpisać, aby książka się nie zgubiła. Możemy opisać siebie i narysować bohatera LEGO, którym chcemy zostać. Jeżeli lubicie rysowanie, to ta książka będzie idealna dla was, bowiem znajdziemy tutaj mnóstwo miejsca oraz tematów, które możemy zilustrować. Jak będzie wyglądała twoja odznaka policyjna, narysuj najpyszniejszego pączka, dokończ kolorować pojazd i odszukaj skarb. Mnóstwo, ale to mnóstwo różnych zadań związanych z rysowaniem oraz kolorowaniem. Możemy stworzyć nawet własny komiks. Całość przyprawiona jest śmiesznymi obrazkami z udziałem klocków LEGO. Na ostatniej stronie znajduje się instrukcja, która pomoże nam w zbudowaniu minifigurki pilota. Na tyle znajdziemy już tradycyjny opis książeczki, polecenie innych książek z wydawnictwa Amid oraz parę zbędnych dla was informacji. Mi książeczka się spodobała, mimo tego, że nie jestem wielkim fanem rysowania, to coś w tej książeczce na pewno będę uzupełniał. Przypominam o konkursie, w którym możecie wygrać książeczkę pod tytułem LEGO City na sygnale. Wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę oraz opiszecie tą minifigurkę w trzech słowach. Zwycięzca już jutro w karcie Społeczność. Dziękuję wam za oglądanie, a wydawnictwo Amid dziękuję za wysłanie tych dwóch wspaniałych książek. Trzymajcie się, do zobaczenia, narka!